Wielu ewangelizatorów ogranicza swoje działanie do tego, żeby ogłaszać dobrą nowinę, żeby głośno krzyczeć, czyli mówić ludziom, że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał i że możemy swoje troski przerzucić na Niego. Ale kiedy patrzymy na Filipa, opisanego dzisiaj w Dziejach Apostolskich, to widzimy, że Filip głosił, ale równocześnie dokonywał znaków. Jego głoszeniu towarzyszyły znaki, które zamieniały się w nawrócenie serc, zamieniały się w uzdrowienia, zamieniały się w cuda, które były skutkiem ogłaszania, że Jezus żyje i że w Jego imię jest łamane zło, które dotyka serca ludzkiego.